Zaprosiłam Państwa, ponieważ mieszkańcy Bydgoszczy kierują do mnie pytania, są także wypowiedzi dotyczące metropolii bydgoskiej. Chciałabym przedstawić moje stanowisko w postaci oświadczenia. Otóż metropolia bydgoska powinna powstać jako miasto centralne Bydgoszcz, ponieważ Bydgoszcz spełnia kryteria metropolitalności. Według Stowarzyszenia Miast Europejskich, Eurocities, norma europejska dla metropolii to minimum 250 tysięcy mieszkańców. Bydgoszcz z Nakłem, Szubinem, Łabiszynem i sąsiadującymi gminami to blisko 600 tysięcy mieszkańców. Bydgoszcz jako jedyne miasto w województwie kujawsko-pomorskim jest członkiem Unii Metropolii Polskich, co chciałabym podkreślić. Po drugie, obszar metropolitalny powinien być uzgodniony ze społecznościami sąsiednich gmin. Optymalny obszar metropolitalny może obejmować miasta i gminy Inowrocław, Świecie, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski, Kcynię, Szubin, Mrocza, Gniewkowo, Łabiszyn, Koronowo, Barcin, Pakoś, Janikowo, Osielsko, Białe Błota, Sicienko, Dąbrowę Chełmińską, Nową Wieś Wielką, Rogowo, Złotniki Kujawskie, Dobrcz, Pruszcz, Rojewo. Zgodnie ze stanowiskiem uczestników spotkań poświęconych działaniom na rzecz utworzenia metropolii bydgoskiej, te spotkania odbyły się w postaci konferencji w dniu 23 listopada 2009 roku i 14 grudnia 2009 roku. Byłam współorganizatorem tych spotkań wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy i Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoska. Wówczas podkreślono i ja również chcę powiedzieć, że jestem za współpracą Metropolii Bydgoskiej w ramach aglomeracji bydgosko-toruńsko-włocławskiej dla większej integracji województwa kujawsko-pomorskiego. I po trzecie, metropolia to szansa na większe środki finansowe z funduszy europejskich, ponieważ metropolie mają służyć zdynamizowaniu rozwoju Polski, zwiększeniu konkurencyjności regionów. Z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, która została przyjęta 13 lipca tego roku przez rząd, wynika, że wspomagane będą ośrodki wojewódzkie, że będzie wspomagany wzrost konkurencyjności regionów, a ten wzrost konkurencyjności będzie wspierany poprzez wzmocnienie funkcji metropolitalnych właśnie ośrodków wojewódzkich. I uważam, że z tej szansy Bydgoszcz powinna skorzystać. Metropolią stanie się miasto poprzez finansowanie funkcji metropolitalnych, czyli funkcji komunikacji społecznej, funkcji nauki, czyli wsparcie uczelni, funkcji kulturalnych, czyli wsparcie instytucji kultury, a także poprzez wsparcie instytucji gospodarczych. Tak więc widzimy, że wspierane będą silne strony miast. Minister Rozwoju Regionalnego stwierdziła podczas debaty nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, tej komisji, której jestem członkiem, że wspierane będą właśnie te silne strony miast, a tam, gdzie jest pomysł, tam, gdzie jest rozwój, tam będą te wszystkie funkcje wspierane. I w związku z tym nie ma co czekać, tylko trzeba zadbać o to, aby pozyskiwać środki europejskie na rozwój nauki.